Każda Eucharystia to moment, w którym i my pragniemy wzbudzić nasze intencje, pragniemy ofiarować dobremu Bogu ofiarę naszego życia, naszej miłości. Chcemy, by nasza wiara wzrastała w nas coraz bardziej. Niech ten kolejny moment, kolejne wydarzenie w życiu Kościoła stanie się umocnieniem i dla nas, byśmy bardzo odważnie kroczyli za Chrystusem. Niech w tym doporze pomoże nam również patron dzisiejszego dnia, święty Antoni, patron również tej pięknej świątyni, która dzisiaj zostanie poświęcona.
Świętym Kościele Boga, łaska i pokój niech będą z wami wszystkimi. Wspólnota parafii świętego Antoniego na toruńskich Wrzosach przeżywa dzisiaj najważniejsze wydarzenie w swojej dotychczasowej historii – poświęcenie kościoła i ołtarza. Wszystko zaczęło się na tej ziemi 75 lat temu, 1 kwietnia 1937 roku, kiedy dekretem biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego została ustanowiona nowa parafia na Wrzosach w Toruniu. W tym czasie było to niewielkie, nic nieznaczące osiedle. Pierwszym duszpasterzem został ksiądz Leon Dzienisz, który z wielką energią podjął się organizacji nowej wspólnoty parafialnej. W bardzo krótkim czasie, bo w ciągu zaledwie 2 lat, został wybudowany niewielki, skromny kościół, jednak wystarczający dla potrzeb nowej parafii. Ta świątynia funkcjonowała do lat 80. XX wieku. W tym czasie księdzu Leonowi Dzieniszowi pomagał błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski. Dowodem tego są podpisy zachowane w księgach metrykalnych. Dynamiczny rozwój parafii przerwała II wojna światowa. Ksiądz Leon został aresztowany za głoszone kazania patriotyczne i posługę kapelana w polskim wojsku. Ten młody, mający zaledwie 8 lat kapłaństwa duszpasterz, doświadczył w swoim życiu słów z Ewangelii świętego Łukasza, które zawarł na prymicyjnym obrazku. Z Tobą, Panie, jestem gotów i do więzienia, i na śmierć. Boleśnie słowa te wypełniły się do końca, kiedy zginął śmiercią męczeńską w roku 1942 w obozie koncentracyjnym, a więc dokładnie 70 lat temu. Dla naszej parafii to niezwykły dar. Jej fundamenty zostały skropione męczeńską krwią jej pierwszego proboszcza. W czasach księdza Dzienisza powstał również obraz świętego Antoniego, znajdujący się do dzisiaj w naszym kościele, odbierający cześć wiernych, a będący niemym świadkiem tych wszystkich wydarzeń. Lata powojenne to przede wszystkim czasy odbudowy starego kościoła i struktur parafii po wojennej pożodze. Ksiądz Grabowski, spoczywający na naszym cmentarzu, był pierwszym powojennym duszpasterzem. Nie było mu łatwo. Następnie pasterzował w wspólnocie na Wrzosach ksiądz kanonik Franciszek Szmyt. W czasach księdza Szmyta powstały pierwsze przygotowania pod budowę nowego kościoła. Nowe dzieje parafii to pozwolenie na budowę nowego kościoła, dużej świątyni, tak bardzo potrzebnej dla dynamicznie rozwijającego się osiedla. Tego trudu podjął się świętej pamięci ksiądz prałat Bogdan Górski. To on przygotował plany, koncepcje, trudził się przy budowie. Przede wszystkim przygotowany został piękny projekt toruńskiego architekta pana Czesława Sobocińskiego, który stale wspierał proboszcza w podejmowaniu trudnych decyzji. Społeczeństwo Wrzosów charakteryzowało się wielką bezinteresownością. Większość prac została wykonana systemem gospodarczym. Dzięki pracy i więzi wielu ludzi dobrej woli, pracujących całkowicie bezinteresownie, powstała ta świątynia. Ksiądz Górski mógł zawsze liczyć na swoich wiernych. Pozostał wśród nich, spoczywając w krypcie przy naszym kościele. Kiedy po przedwczesnej śmierci księdza Górskiego z polecenia i zaufania księdza biskupa zostałem jego następcą, szybko przekonałem się, że i ja mam do dyspozycji wielu ludzi dobrej woli. Jednym z tych, którzy nie odstępowali mnie na krok, nawet z dalekich Stanów Zjednoczonych, jest pan inżynier Andrzej Ryczek. To
to dzięki swojemu talentowi zaprojektował całe wnętrze naszej świątyni. Cieszę się, że pomagali nam w tym wierni i drodzy parafianie. Cieszę się również, że poświęcenie kościoła i ołtarza ma miejsce właśnie w roku duszpasterskim pod hasłem Kościół naszym domem, bo dla wielu z nas ten kościół jest drugim domem, dla wielu pewnie i pierwszym. Przez 25 lat budowy tej świątyni wielu parafian już odeszło do wieczności. Wierzę, że towarzyszą nam również i dzisiaj z nieba. Ksiądz Górski lubił pieśni. Tam ja mam pałac, tam ponad górami. Często myślę, że z tego pałacu wspiera nas w tych trudnych pracach nad dokończeniem dzieła, które rozpoczął. Do dzisiejszego dnia, do dnia poświęcenia kościoła, staraliśmy się dobrze przygotować. Za nami wiele nowych inwestycji wykonanych w ostatnich dniach. Przeżyliśmy także triduum przed konsekracją, gdzie naszym duchowym przewodnikiem był ojciec Jacek Dubel. Drodzy księża biskupi, księże biskupie Andrzeju i biskupie Józefie, jesteście w domu i my wyrażamy naszą radość, że jesteście dzisiaj z nami. Księży infuacie, księża prałaci, kanonicy, proboszczowie, wikariusze pochodzący z tej parafii, a także wikariusze kiedyś tutaj pracujący. Zapraszam wszystkich do wspólnej celebracji tej uroczystości pod przewodnictwem ojca naszej diecezji, księdza biskupa Andrzeja. Są wśród nas czcigodni goście, pan prezydent miasta Michał Zaleski, na którego zawsze możemy liczyć, przedstawiciel marszałka, są przyjaciele i drodzy mieszkańcy toruńskich Wrzosów, którzy kochają swoją świątynię. Moi drodzy, to wasz kościół, to wy go wybudowaliście i dzisiaj może on być waszą chlubą. Dzięki transmisji w Radiu Maryja i retransmisji w telewizji Trwam o godzinie 22:00 towarzyszą nam także wierni przyjaciele dosłownie z całego świata. Prosili, aby wszystkich uczestników tej uroczystości pozdrowić. Są nam bliscy na Florydzie, w Butler i w innych miejscach, New Jersey, w Chicago. Są także Polacy, którzy modlą się w tej chwili z nami w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Los Angeles i ludzie w kraju i za granicą. Księże biskupie Andrzeju, dzisiaj także 47. rocznica twoich święceń kapłańskich. W tym szczególnym dniu, gdy patronuje nam święty Antoni, prosimy, poświęć ten kościół Panu Bogu. Niech będzie dla nas, mieszkańców toruńskich Wrzosów, rzeczywiście domem Bożym i bramą niebios. Kiedy tak zastanawiałem się i żaliłem trochę księdzu biskupowi przed dzisiejszą uroczystością na pogodę, która może nie dopisała, w tym momencie ksiądz biskup powiedział, że ten deszcz na początku był bardzo potrzebny, bo to deszcz, którym Pan Jezus skrapia swoją świątynię na toruńskich Wrzosach od zewnątrz, a my będziemy ją święcić już za chwilę tutaj od wewnątrz. Gloria in excelsis Deo. Cieszy się niebo, radują się serca nasze. Ekscelencjo, szanowni goście, dzielcie z nami radość chwili, w której naszą świątynię, kościół na toruńskich Wrzosach, oddajemy gotową do uroczystej konsekracji. Przeglądając kartki kalendarza, przywołujemy zasługi świętej pamięci księdza Bogdana Górskiego, budowniczego kościoła. Zrywane kartki kalendarza zawierają natomiast wysiłek 25 lat wznoszenia murów i wyposażania świątyni, kunszt architektów
i piękno małej architektury. Ich treść wypełnia gospodarskie oko księdza proboszcza Wojciecha Miszewskiego oraz zapał i ofiarność parafian, a zespala gorliwa modlitwa. Księże biskupie, my tłumnie tu zebrani, a także pozostała społeczność parafii, prosimy o poświęcenie naszej świątyni, o wzmocnienie Chrystusowym testamentem, by Kościół świętego Antoniego gromadził wiernych i po wsze czasy rozbrzmiewał radosnym chwała na wysokości Bogu. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu oraz do poświęcenia ścian i ołtarza nowego Kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, trwali wiernie w Jego Kościele. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obywasz z grzechów i nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami Jego mistycznego ciała i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy w tym Kościele będą sprawować święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I pokropi nas, wszystkich tu zgromadzonych, ściany Kościoła oraz ołtarz. Pokropienie wodą święconą przypomina każdemu z nas własny chrzest, dzięki któremu zostaliśmy zjednoczeni z Chrystusem i włączeni do Kościoła.
Bóg Ojciec Miłosierdzia. Niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynią, którą my jesteśmy. Amen. Chwała na wysokości Bogu. Na naszej i pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ześlij na to miejsce swoją łaskę i udziel pomocy wszystkim, którzy Ciebie wzywają. Niech tutaj moc Twojego słowa i sakramentów utwierdza wierze serca wszystkich wiernych. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Integralną częścią każdej mszy świętej jest liturgia słowa. W swoim Kościele Chrystus jest rzeczywiście obecny nie tylko w najświętszych postaciach ciała i krwi swojej, ale także przez Słowo Boże. Dziś pierwszy z nauczycieli naszej diecezji, ksiądz biskup Andrzej, odpowiedzialny za głoszenie Chrystusowej Ewangelii w kościele lokalnym, w sposób uroczysty przekaże nam Słowo Boga, byśmy Go nieustannie strzegli, w Nim się rozkochiwali i na co dzień Nim żyli. Oby ta Ewangelia, którą dziś jako wspólnota otrzymamy, stawała się treścią życia każdego z nas. Drodzy Państwo, w tym momencie w procesji wynoszony jest Ewangeliarz, Księga Ewangelii. Ksiądz biskup za chwilę tę księgę weźmie w swoje ręce, ukaże ludowi i zachęci do czytania, do rozważania Słowa Bożego. Niech w tej świątyni zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, aby Wam odsłaniać tajemnicę Chrystusa i przyczyniać się do Waszego zbawienia w Kościele. Amen.
kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli w stanie je zrozumieć. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podnosząc ręce swoje, odpowiedział: Amen, amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nechemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał słowa prawa. I rzekł im Nechemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Oto słowo Boże. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy ołtarzach Twoich, Panie zastępów, Królu mój i Boże. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wielbiąc. Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twego pomazańca. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Doprawdy dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu mojego Boga, niż zamieszkać w namiotach grzeszników. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem. Przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar i dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych na złotym ołtarzu, który jest tronem. I wzniósł się dym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Oto Słowo Pańskie. Siostry i bracia, uroczyście poświęcamy nową świątynię w Toruniu pod wezwaniem świętego Antoniego na Wrzosach. Przywykliśmy zapewne do tego, że w każdym wiejskim pejzażu widnieje wysepka drzew, a pośród nich na centralnym miejscu wieża kościelna, zniesiona zazwyczaj ponad dachy domów. I podobnie jest w miastach. Wśród stłoczonych kamienic wyrastają bryły kościołów i katedr. Jakże trudno wyobrazić sobie panoramę naszego pięknego Torunia bez potężnych zarysów jego świątyń,
świętych Janów, Marii Panny, świętego Jakuba. I chyba to samo należy powiedzieć o innych miastach. Czym jest Kraków bez Kościoła Mariackiego i Katedry Wawelskiej? Czym jest Warszawa i inne stolice Europy? Czym są stolice biskupie bez ich wspaniałych świątyń? Wszystkie te świątynie są świadectwem wiary całych pokoleń, że nie samym chlebem żyje człowiek. Oprócz chleba i czegoś do chleba, potrzebuje on wartości duchowych. Odczuwa głód Słowa Bożego i życia Bożego. Tęskni za spotkaniem ze swoim Stwórcą, bo jak napisał święty Augustyn, wielki myśliciel, niespokojny serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Mówił Chrystus o kamieniach, które wołać będą. Każdy kamień świątyni, każda cegła, każdy element to wołanie do człowieka i ciągłe przypominanie, że nie może się obejść bez Pana Boga. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem tylko wtedy, gdy rozpoznaje w sobie obraz i podobieństwo Boże. Gdy widzi samego siebie jako duchową świątynię, w której zamieszkuje nieśmiertelny Król wieków. Historia świątyni chrześcijańskiej ma początek w Jerozolimskim Wieczerniku, kiedy na krótko przed męką i swoją śmiercią uczniowie zapytano Jezusa, gdzie chce spożywać Paschę. To uczniowie usłyszeli w odpowiedzi słowa: idźcie do miasta, powiedzcie gospodarzowi, że nauczyciel pyta, gdzie jest dla niego izba, w której mógłby spożyć Paschę ze swoimi uczniami. On wam wskaże na górze salę dużą, usłaną, gotową. Siostry i bracia, w tym samym wieczerniku, gdzie Chrystus umył apostołom nogi, gdzie przekazał im testament miłości, gdzie ustanowił Eucharystię i kapłaństwo i gdzie również zesłał Kościołowi Ducha Świętego. Tam zbierali się pierwsi chrześcijanie, aby trwać w nauce apostołów i we wspólnocie, na łamaniu chleba i w modlitwie. Każda świątynia chrześcijańska to miejsce zgromadzenia Kościoła. Schodzi się on w jedno pod przewodnictwem swego duszpasterza i wtedy przede wszystkim doświadcza tego, że jest świętym zgromadzeniem, Bożym zwołaniem, czyli Kościołem. Zapewne nie bez powodu jedno i to samo słowo Kościół, eklezja, określa lud zgromadzony na liturgii i budynek, w którym się on gromadzi. Dar jedności, wspólnota, którą ożywia jeden duch, jedno serce, jest pierwszym w doświadczeniu ludzkim darem świątyni. I myślę, że tego daru dzisiaj w sposób szczególny potrzebujemy, bo relacje między ludźmi znacznie się rozluźniły, wręcz osłabiły. Zwłaszcza ludzie mieszkający w mieście czują się w nich niejednokrotnie samotni, zagubieni czy wręcz obcy. Świątynia była i jest domem otwartym, gościnnym, utrwalającym więzi między ludźmi. W ojcowskim domu Boga przy jednym mistrzu i nauczycielu, Jezusie Chrystusie, mając wspólnego ducha, tworzymy wszyscy jedną rodzinę dzieci Bożych. Jesteśmy, jak uczyli wielcy ojcowie Kościoła, synami w Synu. W świątyni nie ma podziału na biednych i bogatych, nauczonych i prostaczków. Tu nie liczy się pochodzenie, wiek, kolor skóry. Nie ma już, jak pisał Paweł,
Żyda ani Greka, mężczyzny czy niewiasty, bo wszyscy w Chrystusie stanowimy jedno. Myślę, że najpiękniejsze w Kościele jest to, że jest on otwarty na wszystkich ludzi, a świątynia stanowi widomy znak tej otwartości. Trwanie we wspólnocie prowadzi do trwania w nauce apostołów, tak jak było w początkach chrześcijaństwa. Nauka apostołów, Słowo Boże, które jest głoszone w świątyni, stanowi jej drugi bezcenny dar. I pomimo dewaluacji słowa w dzisiejszym świecie, istnieje nadal głód słowa pożywnego, pożywnego jak chleb. Patrzcie, jakże nas poruszają słowa zwiastujące narodziny upragnionego dziecka, słowa przebaczenia, słowa uniewinnienia, słowa pełne radości, że ktoś bliski, uznany za zaginionego czy zmarłego odnalazł się lub żyje. Takie słowa zawsze wyciskają z oczu łzy. Takie słowa stawiają człowieka na nogi, dają siłę, ażeby iść przez życie z podniesioną głową. I pomyśleć, że do nas ludzi często słabych, zagubionych, niejednokrotnie nieświadomych sensu życia, dociera słowo samego Boga. Słowo mocne jak skała i dobre jak chleb. Słowo nadziei, zbawienia, pełni życia. Słowo czułe jak serce matki i silne jak ramiona ojca. Dociera do nas to słowo w ludzkiej szacie, ale zawiera w sobie przecież boską treść. Dociera najpierw w osobie i nauczaniu Chrystusa, następnie w przekazie apostołów, rozbrzmiewa echem w nauczaniu Kościoła. Rozbrzmiewa nieprzerwanie od 2000 lat, bo słowo Pana trwa na wieki. To ono zwołuje Kościół, ono umacnia jego jedność i jest dla Kościoła najwyższą normą i prawem. Jest ponad wszelkimi systemami filozofii, teologii, jest ponad jakimkolwiek ludzkim słowem, choćby najbardziej porywającym i pięknym. Ale to właśnie w świątyni Bóg mówi człowiekowi. To słowo do nas dociera w Kościele. Bóg mówi człowiekowi, kim jest i dokąd zmierza. Mówi też o swojej miłości do człowieka. Otwiera przed nim swoje tajemnice. Kreśli człowiekowi horyzonty życia godziwego, szlachetnego, wartościowego. Łączy ludzi wokół stołu słowa i uczy, że wszyscy jesteśmy braćmi. Moi kochani, ten dar świątyni nigdy się nie przedawni. Świątynia ma w tej sprawie najwięcej do powiedzenia. Trwanie w nauce apostołów osiąga szczyt w Eucharystii, którą we wczesnym chrześcijaństwie nazywano łamaniem chleba. Kościół żyje Eucharystią. Jest ona bowiem szczytem życia chrześcijańskiego. A o tym tak pięknie przypomniał nam Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia. Źródłem i szczytem naszego życia wiary jest Chrystus, chleb żywy, nasza Pascha. Obecny w Najświętszym Sakramencie. Nie zostawił nas sierotami. Uobecnia się pośród nas, kiedy gromadzimy się na słuchanie Słowa Bożego i łamanie chleba. Po to ustanowił Eucharystię. Wiekuistą ofiarę swego ciała i krwi, ucztę nowego przymierza i Najświętszy Sakrament swojej obecności. Ofiara, uczta, przedłużona obecność to jeden ten sam sakrament, jeden dar Boży. Kto ten dar przyjmuje, będzie żył na wieki. W tym darze Jezus jest
tutaj prawdziwie i tak bardzo blisko. Jest tak blisko, że aż nie do wiary. Pewnie dlatego niektórzy mieli z tym kłopoty, mówili na odchodne Jezusowi, twarda jest ta mowa. Ale jak pamiętamy, Jezus niczego nie odwołał. Nawet zapytał apostołów, czy i oni nie chcą odejść. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Odpowiedź Piotra. Odpowiedź, którą dzisiaj dają miliony wierzących na całym świecie. Jest to odpowiedź na niewymowny dar świątyni, jaką jest, którym jest Eucharystia. I wreszcie ten czwarty filar życia chrześcijańskiego. Modlitwa. Modlitwa, która jest rozmową z Bogiem, najgłębszą potrzebą duchową człowieka, a miejscem uprzywilejowanym tej modlitwy jest wieczernik, bo tam przecież możemy przybywać z Chrystusem, doświadczać Jego bliskości i przyjaźni. W świątyni Jezus jest zawsze dla nas, zawsze tu nas wysłuchuje, przygarnia do swego serca i umacnia w ziemskim pielgrzymowaniu. Moi kochani, całe nasze życie chrześcijańskie od narodzin po koniec ziemskiej wędrówki jest tak bardzo ściśle związane z Kościołem, ze świątynią. Przecież tutaj rodzice przynoszą swoje dzieci, aby je przez chrzest włączyć je w życie Boże i we wspólnotę Kościoła. Tutaj grzeszny człowiek jedna się z Bogiem i bliźnimi, doznaje łaski przebaczenia. Tu nowożeńcy w sakramencie małżeństwa nawzajem ślubują sobie miłość i dozgonną wierność, czyli kładą fundament pod przyszłość nowej rodziny. Wspaniałe dary świątyni. Temu głównie służą nasze kościoły. Łączeniu ludzi z Bogiem i tworzeniu najgłębszych więzi ludzkich na fundamencie wiary, nadziei, miłości. Świątynia pomaga człowiekowi, aby coraz bardziej stawał się człowiekiem, żywym obrazem i podobieństwem Boga, Jego żywą świątynią. Moi kochani, jesteśmy świadomi znaczenia naszych kościołów dla życia osobistego i społecznego. Wskażcie mi inne miejsce, gdzie na raz gromadzi się tyle osób, jak nas dzisiaj tutaj. W pokojowym nastawieniu, wzajemnej życzliwości, przyjaźni, w radości. Przecież to jest ważny składnik życia społecznego. I ta świadomość jest poświadczana i utrwalana poprzez stulecia. Chrześcijanie zawsze troszczyli się o swoje kościoły, wznosili je wspólnym i ofiarnym wysiłkiem, mozolnie leczyli ich rany zadawane przez wojny, kataklizmy. Przyozdabiali w dzieła sztuki i w ten sposób zapisywali nie tylko swoją wiarę, ale także kulturę. Istotne składniki tożsamości każdego człowieczeństwa i każdego człowieka. Dzisiaj poświęcamy wasz Kościół, piękny Kościół, trzeba powiedzieć, który cieszy wszystkich tutaj obecnych. A powstał on właśnie z tych wielkich pragnień, o których mówiliśmy. To one was inspirowały, siostry bracia, do podjęcia najpierw trudu budowy Kościoła, do składania często wdowich groszy, które Chrystus widzi i docenia, bo zostały dane z miłością i wiarą. Ale przecież oprócz darów i ofiar materialnych, oprócz wielu godzin bezinteresownej pracy społecznej, są tu również włożone dary niewymierne, dary modlitwy, cierpienia, którymi upraszaliście Boże błogosławieństwo dla dzieła budowy Kościoła, dla sprawy jego wyposażania. Dziękujemy dzisiaj dobremu Bogu
że wspomógł i pobłogosławił budowę tej świątyni godnej Torunia i jego wiekowych tradycji, że pozwala nam dzisiaj cieszyć się uroczystością konsekracji. To wszystko, za to wszystko niech będzie Bóg uwielbiony. Ale myślę, że również należy się wdzięczność wypowiedziana tutaj w liturgii ludziom, którzy na różne sposoby angażowali się przy pracach budowlanych. Należy się najpierw zmarłemu księdzu proboszczowi Bogdanowi i obecnemu proboszczowi księdzu kanonikowi Wojciechowi, którzy nie szczędzili czasu i sił, aby podjąć najpierw budowę, potem ją kontynuować poprzez rozliczne prace wyposażenia, upiększenia. Myślę, że nagrodą najlepszą za to jest uznanie parafian, którzy tutaj gromadzą się na słuchanie Słowa Bożego i modlitwę. Serdeczne podziękowania należy się także współpracownikom, księżom wikariuszom, Radzie Parafialnej, inżynierom, majstrom, artystom, wszystkim, którzy swoją pracą, trudem, a także ofiarnym groszem przyczynili się do tego dzieła. Mam okazję, żeby te podziękowania wypowiedzieć dzisiaj bardzo serdecznie wspólnie z księdzem biskupem Józefem. Ale chcę też powiedzieć, siostry i bracia, że macie już piękną świątynię i macie prawo być z niej dumni. Jednak najważniejsze zadanie nie zostało jeszcze zakończone. A tym zadaniem jest troska o żywy Kościół. Bo zbudowany Kościół ma sens tylko wtedy, gdy służy budowaniu świątyni żywej w naszych sercach, w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej. Myślę, że stało się to jasne pewnego dnia dla celnika z Jerycha, któremu Chrystus powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. A więc dom, rodzina to miejsce Bożej obecności. Pan Jezus powiedział wyraźnie: jeśli kto mnie miłuje, ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Jesteśmy świątynią duchową, nade wszystko. Jakże mocno to przypomina święty Paweł Apostoł, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Święty mieszka w was? Świątynia jest święta, a wy nią jesteście. Moi kochani, chciałbym na zakończenie wdzięczny wobec wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego Kościoła, do jego upiększenia, a także do dzisiejszej uroczystości. Chciałbym życzyć, abyśmy tak jak pierwsi chrześcijanie, według świadectwa świętego Łukasza, trwali w tej świątyni, w nauce apostołów, we wspólnocie, na łamaniu chleba i w modlitwie, a tym samym coraz bardziej i piękniej stawali się świątynią Boga żywego. Amen. Wierzę w jednego Boga. Thank you.
słowami litanii będziemy prosili wszystkich świętych, aby pomogli nam celebrować święte obrzędy. Poprzez tę modlitwę wyrażamy także naszą wiarę w świętych obcowanie i ukazujemy więź pomiędzy Kościołem ziemskim a Kościołem w niebie. Następnie ksiądz biskup odmówi modlitwę poświęcenia Kościoła i ołtarza, która w swej treści przedstawia, czym jest Kościół jako budowla. Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, który przemienia serca wiernych w duchowe świątynie dla siebie. Nasze zaś prośby niech wspiera braterska modlitwa świętych. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święty Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami. Święty Maksymilianie Mario Kolbe, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święta Barbaro, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazyli, módl się za nami. Święty Marcinie,
módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Jakubie, módl się za nami. Święty Antoni Padewski, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Święta Joanno Beretta Molla, módl się za nami. Błogosławiony księże Stefanie Wincenty Frelichowski, módl się za nami. Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami. Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie, od grzechu każdego, wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie. Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś ten Kościół konsekrował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych i spraw, aby ten budynek, który Tobie poświęcamy, stał się domem zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który tutaj się gromadzi, uwielbia Cię w duchu i w prawdzie i wzrasta w miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Powstańmy. Za chwilę nastąpi najważniejszy obrzęd dzisiejszych ceremonii. Poświęcenie ołtarza i ścian kościoła. Dokona się to przez odmówienie modlitwy konsekracyjnej, która stanowi centralny moment dzisiejszej uroczystości. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz. Uroczyście wielbimy Twoje imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, w którym pobożnie cześć Tobie oddaje, a Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską swoich sakramentów. Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił krwią swoją, aby był Jego oblubienicą pełną chwały, dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz matką dającą życie mocą Ducha Świętego. Kościół Święty jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami, mocą krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym zbudowanym z żywych kamieni, stojącym na fundamencie apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały jest miastem położonym na górze, widocznym dla wszystkich, w nim bowiem jaśnieje odwiecznie światło baranka i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławionych. Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten Kościół i ołtarz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej ofiary. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu, rodziły się na nowo do życia wiecznego. Niech Twoi wierni zgromadzeni wokół ołtarza sprawują pamiątkę Paschi i posilają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi złączony ze śpiewem aniołów niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niechaj tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekną się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą i żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz staje się symbolem Chrystusa, który przed wszystkimi został namaszczony i tak jest nazwany. Ojciec przecież namaścił go Duchem Świętym i ustanowił najwyższym kapłanem, aby na ołtarzu swego ciała złożył w ofierze swoje życie za zbawienie wszystkich ludzi. Namaszczenie Kościoła oznacza poświęcenie go dla kultu chrześcijańskiego całkowicie i na zawsze. Namaszczenie ścian ukazuje, że Kościół jest obrazem świętego miasta Jeruzalem.
tym momencie ksiądz biskup wylewa święte krzyżmo na środek ołtarza i na jego cztery rogi. Następnie namaści ściany kościoła, znacząc cztery krzyże. Niech Bóg swoją mocą święci ołtarz i kościół, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła. W tej właśnie chwili ksiądz biskup rozciera wylane wcześniej święte krzyżmo po całym ołtarzu. Jezu, ufam Tobie.
przed chwilą zostały namaszczone ściany kościoła. Ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, namaścił je znacząc na czterech wcześniej przygotowanych miejscach znak Krzyża Świętego. Opisując niebieskie Jeruzalem, Kościół, do którego wszyscy pielgrzymujemy, napisał: I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. Do ołtarza zbliża się procesja z kadzielnicami, które umieszczone na ołtarzu symbolizować będą nasze modlitwy jako woń miłą Panu. Kadzidło wznosi do tronu Boga wonności i wszystkie ofiary mszalne wraz z ofiarowanymi darami wiernych, których serca napełnia żar miłości. Niech każdego dnia także nasza świątynia wypełnia się modlitwą, która przez czystość naszych serc i pragnień wznosić się będzie przed tron Najwyższego. Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło, a jak ta świątynia napełniła się miłą wonią, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa. W procesji przyniesiona kadzielnica została położona na sam środek ołtarza i przed chwilą ksiądz biskup zasypał kadzielnicę. Dym z tej kadzielnicy roznosi się po całym kościele. Okadza ołtarz, przy którym będzie sprawowana najświętsza ofiara. Za chwilę też diakon okadzi księdza biskupa. Zostanie okadzony cały lud Boży zgromadzony w tej świątyni, a następnie proboszcz okadzi ściany poświęconego kościoła.
Przed chwilą parafianie w procesji wnieśli ołta na obrus, którym zostanie nakryty ołtarz, przed chwilą poświęcony przez księdza biskupa. Światło w liturgii Kościoła ma niezwykle bogatą symbolikę. Pierwszym aktem Stwórcy było oddzielenie światła od ciemności. Historia zbawienia to historia ścierania się światłości z ciemnością. Bóg odziany w światłość, będący światłem żywych i umarłych, obecny jest w każdej świątyni. Chrystus światłość. Światło świata zaprasza nas, byśmy każdego dnia stawali się synami światłości. Także niebieskie Jeruzalem, do której wszyscy pielgrzymujemy, będzie oświetlone światłem Bożym. Obyśmy i my stali się światłem dla tych, którym brak wiary, nadziei i miłości. Nakrycie ołtarza wskazuje, że ołtarz chrześcijański jest miejscem ofiary eucharystycznej oraz stołem pańskim. Dokoła niego stoją kapłani i wierni, a przez tę samą czynność, choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz spożywają wieczerzę pańską. Dlatego ołtarz jako stół uczty paschalnej odpowiednio przygotowuje się i uroczyście przyozdabia. Oznacza to wyraźnie, że ołtarz jest stołem Pana, do którego wszyscy wierni przychodzą z radością, by posilić się ciałem i krwią ofiarowanego Chrystusa. Do ołtarza wyrusza procesja, która za chwilę z rąk biskupa otrzyma światło. Jest nim sam Chrystus. Świeca paschalna, świece przeznaczone do sprawowania liturgii i cztery kaganki niech będą symbolem obecności Chrystusa w swojej świątyni oraz symbolem mądrych panien, które zawsze przygotowane mogły wyjść na spotkanie nadchodzącego oblubieńca. W asyście wprowadzany jest paschał. I za chwilę diakon, podchodząc do księdza biskupa, podał mu zapaloną świecę. Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa.
aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy. W tym właśnie momencie ksiądz biskup zapala paschał i świece przygotowane do sprawowania Eucharystii. Nabrała blasku cała świątynia, cały kościół. Wszystkie światła zostały zapalone. Widzimy teraz dopiero jego piękno. Yeah.
procesji, jak słyszeliśmy, została przyniesiona świeca paschalna, świece przeznaczone do sprawowania liturgii i cztery kaganki. Symbol obecności Chrystusa w swojej świątyni, symbol mądrych panien, które zawsze przygotowane wychodzą na spotkanie nadchodzącego ulubieńca. Wcześniej namaszczone ściany kościoła, naznaczone te miejsca znakiem Krzyża Świętego. W tej chwili tam rozbłyskuje światło z kaganków, które w tych miejscach w asyście księdza biskupa stawiał proboszcz parafii. Prezbiterium staje się coraz piękniejsze, zostały też przez parafian wniesione kwiaty, które ozdabiają kościół. Ołtarz praktycznie przygotowany do sprawowania najświętszej ofiary. Za chwilę rozpocznie się liturgia eucharystyczna. My wszyscy, którzy podejmowaliśmy jakikolwiek trud przy budowaniu, przy znoszeniu kościoła, by on stawał się coraz piękniejszy, chcemy złączyć i ofiarę naszego życia, naszej miłości. Wiele osób budowało ten kościół, składało ofiary materialne i duchowe. Przedstawiciele różnych grup zaangażowanych w powstanie tej świątyni i jej wyposażenie niosą dary, które są wyrazem ich wiary i pełnego oddania się Bogu. Portret przedstawiający osobę księdza biskupa Andrzeja, autorstwa pani Ewy Miki, to dar parafii dla księdza biskupa Andrzeja, konsekratora naszej świątyni, który dzisiaj obchodzi kolejną rocznicę swoich święceń kapłańskich. Relikwie świętej Joanny Berety Moli, patronki życia i świętości rodziny. Błogosławieni miłosierni, taki tytuł nadał ksiądz biskup Andrzej pomnikowi znajdującemu się przed wejściem do naszej świątyni, który przedstawia błogosławioną Matkę Teresę i błogosławionego Jana Pawła II. Relikwie tych błogosławionych dzisiaj uroczyście wnosimy do naszej świątyni, wzywając ich orędownictwa za nami u Boga. Relikwie błogosławionej Matki Teresy będą również otaczane modlitwą w mającej powstać kaplicy Domu Pomocy Społecznej. Złota Księga Ofiarodawców naszej parafii to lista imion i nazwisk tych, dzięki którym wznosimy naszą świątynię, by mogło dokonywać się w niej nasze uświęcanie. Szaty liturgiczne, w których będzie tutaj sprawowana Eucharystia. Naczynia liturgiczne potrzebne do sprawowania Eucharystii ukazują, że wspólnota w parafii świętego Antoniego pragnie czerpać siłę i moc z życia sakramentalnego. Wszystkie paramenty liturgiczne używane podczas dzisiejszej liturgii są darem naszych parafian. Cieszę.
wszyscy słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie i razem chwalmy.
jeden chleb, co zmienia się Chrystus za ciało. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę w domu Twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na uczynienia nasz i całego Kościoła. Panie nasz Boże, przyjmij z upodobaniem dary radującego się Kościoła i spraw, niech Twój lud, który gromadzi się w tej świątyni, przez eucharystyczną ofiarę osiągnie wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Ty cały świat uczyniłeś świątynią Twojej chwały, aby wszędzie sławiono Twoje imię. Nie zabraniasz jednak poświęcać miejsc przeznaczonych do sprawowania świętych obrzędów. Dlatego z radością poświęcamy Tobie ten dom modlitwy, zniesiony pracą ludzi. Jest on znakiem prawdziwej świątyni i obrazem niebieskiego Jeruzalem. Ty bowiem ciało Twojego Syna, zrodzone z Maryi Dziewicy, uczyniłeś swoją świątynią, aby w niej przebywała pełnia bóstwa. Z Twojej woli Kościół Święty jest jak miasto zbudowane na fundamencie apostołów, a jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Świątynia ta, powstając z wybranych kamieni, ożywionych przez Ducha Świętego i zespolonych miłością, w niej przez nieskończone wieki Ty, Boże, będziesz wszystkim dla wszystkich i jaśnieć będzie wiekuiste światło Chrystusa. Przez Niego, z aniołami wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie z radością wołając. Thank you.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie prowadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują się za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłość Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Benedykta, naszego biskupa Andrzeja, biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Przyjmij łaskawie błagania tej wspólnoty, która ofiaruje Tobie Kościół. Niech on stanie się dla niej domem zbawienia i przybytkiem niebieskich tajemnic. Niechaj tutaj rozbrzmiewa Ewangelia pokoju i niech się odbywają święte obrzędy. Niech Twoi wierni, którzy w nich będą uczestniczyć, pouczeni słowem życia i Twoją łaską, pielgrzymują przez doczesność, dojdą do wiekuistego Jeruzalem, w którym dobry Ojcze zjednoczy ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przez Chrystusa. Przepraszam. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry,
oraz wszystkich, którzy w Twoim łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Komunia Święta będzie rozdzielana również na chórze. Servus et humilis.
Tobie moce i niebiosy, Herubice nad i nowe.
śmierci wrota, stał jej oścień w lekki obie i męskiej okraj żywota otworzyłeś biednym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, chwale Ojca Syn jedyny. Lecz gdy zatkną pastora, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosić słudzy łaski godni, wspomóż wolnych grzechców kami. Gdyż odkupił nas od zbrodni, drogie swoich Chrystusami. Ze świętymi na strach mocy, świeć tej chwały zlej nam zdrowie. Zachowany lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Rządźcie broń po wszystkie lata, prowadź w niebios głowie. Módlmy się. Boże, przez najświętszy sakrament, który przyjęliśmy, daj nam głębiej poznać Twoją prawdę, abyśmy nieustannie wielbili Ciebie w Twojej świątyni i razem z wszystkimi świętymi radowali się Twoją obecnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Już za nami uroczystość poświęcenia naszego kościoła i ołtarza. Księże biskupie Andrzeju, dziękuję w imieniu naszej parafialnej wspólnoty na Toruńskich Wrzosach, której ustanowiłeś mnie pasterzem, za dar dzisiejszej uroczystości. Na trwałe wpisze się w naszą rzeczywistość poprzez ołtarz, który będzie nam przypominał chwilę namaszczenia, poprzez zacheuszki, które witają nas przy drzwiach naszego wejścia, na które spoglądać będziemy, patrząc na prezbiterium. Pragniemy, księże biskupie, również wyrazić naszą wdzięczność tym darem, który był wniesiony w czasie procesji z darami, portretem, który zawiśnie w domu biskupim lub w którejś z agend diecezjalnych. Niech on również przypomina tę dzisiejszą, niecodzienną dla nas uroczystość. Drogi księże biskupie Józefie, ośmielam się powiedzieć przyjacielu naszej parafii, dziękuję, że jesteś dzisiaj z nami. Miejsce naznaczone też Twoim darem dla nas, figurą Matki Bożej Brzemiennej, jest ulubionym miejscem medytacji i odpoczynku naszych parafian przed naszym Kościołem. Dziękuję za Twoją dzisiejszą obecność. Na Wasze ręce, drodzy księża biskupi, wyrażam wdzięczność wszystkim przybyłym kapłanom. Pozwólcie, że nie będę dzisiaj nikogo wymieniał imiennie. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w historii poświęcali siebie, swoje siły i czas.
Dziękuję drogim architektom, panu Czesławowi Sobocińskiemu, który zaprojektował architekturę, bryłę tego kościoła i domu parafialnego. Prawdziwą przyjemnością było dla mnie wyposażanie tej świątyni o tak pięknej architekturze. Dziękuję panu architektowi Andrzejowi Ryczkowi. Wspólnie udało nam się stworzyć dobrze rozumiejący się duet, dzięki któremu powstały tak piękne rzeczy w naszej świątyni. Chcę podkreślić całkowitą bezinteresowność projektantów naszego kościoła i wyposażenia naszego kościoła. To dla nas bardzo wielki dar. Teraz należałoby podziękować ludziom za cały ich wkład w budowę tej świątyni. To podkreślany już parokrotnie wielki trud, ciężka praca bez nagrody, bez godziny, wielkie godziny wysiłku. Pozwólcie, że za was, kochani wszystkich, podziękuję Panu Bogu, a wasza nagroda będzie w niebie. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, a w tej sytuacji lepiej nie wymieniać nikogo. Wszystko wie dobry Bóg. Na twoje ręce, nasz pasterzu, składam podziękowanie dla nich. Również w tych dniach trudno policzyć wszystkie godziny pracy, wszystkie materialne środki przekazane na konsekrację Kościoła. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w dzisiejszą liturgię. Dziękuję połączonym chórom pod dyrekcją pana Janusza Hejki. Zawsze jest dyspozycyjny, można na niego liczyć. Dziękuję orkiestrze Zespołu Szkół Muzycznych pod dyrekcją pana Piotra Dołęgowskiego i pani dyrektor. Serdecznie dziękuję za to, że zgodziła się, aby ta orkiestra również dzisiaj uświetniła naszą liturgię. Księże biskupie, na twoje ręce składam również podziękowanie wszystkim, którzy tak pięknie przygotowali tę liturgię, moim wikariuszom, ministrantom, lektorom i wiernym świeckim zaangażowanym w ten dzisiejszy dzień. Na zakończenie chcę cię zapewnić, księże biskupie, że robimy wszystko, by ta świątynia była przeniknięta Bogiem, modlitwą, naszą bezinteresowną troską. Powoli staje się wizytówką tej części miasta. Kończy się budowa, kończą się prace wykończeniowe, ale tak jak mówiłeś dzisiaj do nas, najważniejsze jeszcze przed nami, budowa Kościoła Żywego. Niech ten dom wypełni się ludźmi kochającymi Boga i ludzi. Za chwilę jeszcze przemówią przedstawiciele młodszego pokolenia naszej parafii, między innymi pan Marek, którego tata własnoręcznie wznosił mury tej świątyni. Dzisiaj on pragnie również skierować do nas słowo, bo również włączył się, jak wielu naszych parafian, młodszych i starszych, w budowę tego kościoła. Też pragnę jeszcze podziękować na zakończenie panu prezydentowi Michałowi Zaleskiemu, który zawsze wspiera nas nie tylko życzliwym słowem. Dwa dni temu dosłownie mieliśmy okazję ucieszyć się tym, że zabłysły światła na naszej elewacji naszego kościoła, dzięki czemu świątynia również w nocy pięknie cieszy oczy mieszkańców Rzosów, ale również wszystkich przejeżdżających przez nasze miasto, przez naszą dzielnicę. Moi kochani, jeszcze podziękowanie wszystkim, którzy łączyli się z nami poprzez transmisję Radia Maryja i również tym, którzy dzisiaj jeszcze będą trwać wspólnie z nami na modlitwie w czasie retransmisji w telewizji Trwam o godzinie 22. Wszystkim wam dziękujemy za wspólną modlitwę. Kochani, wszystkim za wszystko Bóg zapłać.
ekscelencje księża biskupi, przewielebny księże kanoniku, proboszczu parafii pod wezwaniem świętego Antoniego, wielce czcigodni, wielebni kapłani, szanowni państwo parafianie. Dla Torunia parafia i kościół pod wezwaniem świętego Antoniego są miejscami zupełnie wyjątkowymi. Parafia cieszy się jubileuszem 75-lecia, szacownym i krzepiącym, połączonym z tak wspaniałą i wzruszającą uroczystością dzisiejszego poświęcenia kościoła i ołtarza. W związku z tymi podniosłymi wydarzeniami przekazuję księdzu proboszczowi, duszpasterzom i parafianom serdeczne życzenia i gratulacje. Jesteście wspólnotą parafialną bardzo aktywną, otwartą i w wielu sprawach niezastąpioną. Bardzo dziękuję za to, że parafia świętego Antoniego opiekuje się toruńskim miejscem pamięci narodowej, pobliską Barbarką. Jesteście także dynamicznym ośrodkiem pielgrzymkowi. Jesteście także tymi, którzy nie zapominają o schorowanych i zmęczonych życiem, tymi, którzy mieszkają w sąsiednim domu pomocy społecznej. Szanowni parafianie, możecie być dumni z tego dzieła, które znieśliście tutaj na Wrzosach. Dzieła duchowego, wspólnoty parafialnej, ale i tego dzieła materialnego, świątyni, która swoją architekturą i pięknem dorównuje toruńskim, wspaniałym, zabytkowym kościołom. To dzieło toruńskich architektów, jak słyszeliśmy, ale i także toruńskich budowniczych. Ale to przede wszystkim dzieło Torunian zamieszkałych na Wrzosach, którzy swoje serce i swoje możliwości na rzecz tej świątyni przekazali. I cieszę się, że rozbłyśnie również i nocą wtedy, kiedy podróżujący będą tutaj w pobliżu tej świątyni. To może symptomatyczne właśnie, iż świątynia ulokowana jest w sąsiedztwie ulicy, drogi, która pokazuje, że każdy z nas powinien pamiętać o potrzebie pielgrzymowania i konieczności wyjścia każdego z nas w daleką życiową drogę. Ekscelencjo księże biskupie, proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji 47. rocznicy święceń kapłańskich. To wtedy już Bóg Najwyższy wskazał tą drogę, drogę życiowego kapłaństwa do nas, do Torunia. To wtedy już ta droga była otwarta, ksiądz biskup na nią wstąpił i od już 20 lat możemy cieszyć się opieką duchową ekscelencji księdza biskupa. Wielebny księże proboszczu, proszę o przyjęcie słów uznania i podziwu za dbałość o parafię, za dbałość także o świątynię, za to, że tak w ostatnich latach pięknieje, zmienia się, ubogaca. To ksiądz proboszcz wraz z swoimi wspólnocie działającymi kapłanami tworzy to wielkie dzieło. Nie zapominając także o innych, bo wspomniane wcześniej pielgrzymowanie to piękny wkład księdza proboszcza w życie naszej diecezji. Wszystkim chciałbym życzyć, aby czas ten, który przed nami pod opieką Boga Najwyższego w drodze i pielgrzymowaniu ku Niemu spełniał wszystko, co w naszych planach się znajduje. Szczęść Boże. Drogi księże biskupie Andrzeju, drogi księże biskupie Józefie, bardzo mi bliscy mieszkańcy Wrzosów i mili goście. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi, któremu bardzo zależało, aby w tak ważnym dla nas wszystkich dniu mogli także przemówić ludzie świeccy. To wyraźny znak, że Kościół na Wrzosach staje się naprawdę domem Bożym, naszym wspólnym domem, w którym razem możemy mieszkać i razem się modlić. Nawet najwspanialej zbudowana świątynia byłaby jedynie pięknym budynkiem, gdyby nie panowała w niej atmosfera takiej prawdziwej życzliwości i otwartości. A taki właśnie jest prawdziwy dom.
Każdy powinien móc znaleźć w nim miejsce, gdzie będąc sobą wiedziałby, że jest zrozumiały przez innych, jest zaakceptowany i że zawsze może liczyć na wsparcie innych. Pięknie by było, gdyby w naszym Kościele każdy mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od swojego wieku, niezależnie od swoich możliwości i intelektualnych, i duchowych. Pięknie by było, gdyby każdy z nas znalazł tutaj ludzi, którzy go przyjmą takiego, jakim jest i będą go wspierali na drodze do zbawienia. A najważniejsze, żeby każdy z nas w tej świątyni, dzisiaj poświęconej, mógł usłyszeć Słowo Boże skierowane właśnie do niego. W taki sposób, aby mógł je zrozumieć, a potem wcielać w życie. I tak mi się marzy, żeby w przyszłości ci, którzy do tego Kościoła będą wchodzili, tacy, którym do Kościoła nie jest po drodze, a może przyjdą tutaj przypadkiem, żeby weszli tutaj i mogli nagle poczuć się potrzebni, zauważeni, żeby w ten sposób mogli rozpoznać Chrystusa. Jednak uświadomienie sobie, że Kościół jest naszym domem, to za mało. Nie możemy na tym poprzestać. Bo przecież o dom trzeba dbać. Za swój dom trzeba być odpowiedzialnym, jak on wygląda, jak funkcjonuje. W swoim domu uczestniczy się w ważnych dla niego wydarzeniach. Dlatego zawierzając to Matce Bożej Nieustającej Pomocy, patronce naszej diecezji i świętemu Antoniemu, patronowi naszej parafii, ufam, że kolejnym owocem tej uroczystości będzie nasze przebudzenie na życie religijne, życie wspólnotowe i sakramentalne. Byśmy nie byli tylko słuchaczami czy obserwatorami, ale świadomie zaangażowanymi domownikami. Niech ta piękna świątynia, którą dzisiaj księże biskupie Andrzeju poświęciłeś, za co my, parafianie, jesteśmy niezmiernie ci wdzięczni. Niech ta piękna świątynia pobudza nas każdego dnia do tego, abyśmy budowali najważniejszą świątynię w naszym życiu, jaką jesteśmy my sami. Abyśmy stali się prawdziwą świątynią Ducha Świętego, czego życzę każdemu, kto będzie przekraczał próg tej świątyni. Moi kochani, przed zakończeniem tej liturgii jeszcze pragnę wręczyć na ręce księdza proboszcza dla parafii oczywiście dokument konsekracji Kościoła, bo jest to niezwykle ważny moment w dziejach tej parafii, w dziejach, które już są za nami, ale również i dla czasów, które przyjdą. Ten Kościół już jest na zawsze oddany Panu Bogu na Jego wyłączną chwałę. I drodzy moi, przyjmij mi już teraz błogosławieństwo. Bóg Pan nieba i ziemi, który zgromadził was dzisiaj na poświęcenie nowego Kościoła, niech wam hojnie udzieli swego błogosławieństwa. Bóg, który w swoim Synu chce zjednoczyć wszystkie rozproszone dzieci, niech was uczyni swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Niech po oczyszczeniu duszy Bóg was zamieszka, abyście ze wszystkimi świętymi mogli osiągnąć dziedzictwo wiecznego szczęścia.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.